Ostatnio poznaliśmy zwycięzców konkursu Nexus 24 Winners i oto zwycięzcy tego konkursu. Ogólnie nie byłem zainteresowany tym konkursem, lecz wpadłem na taki oto pomysł. Ocenić każdego właśnie z tych zwycięzców. Co ciekawe, nawet tutaj Marbop jest i nawet odcinek o tym nagrał. Trochę mi to właśnie wpadło do głowy, żeby właśnie coś takiego nagrać. To ty jak nie zostawisz suba. Widzę niezła osoba tutaj na czacie. Ale dobra, my zaczynamy właśnie z ocenką. Nie wiem, ile w ogóle uda nam się tego zrobić, więc zrobię to jak najszybciej i właśnie ocenimy sobie. Więc może zacznijmy od tego Marboba, jak o nim tak już wspominałem. Marbob Official. Aha. Oczywiście sobie ja robię z tym nickiem i dobra, lecimy. Światy najnowsze, Nexus 24, zobaczmy co my tutaj będziemy mieć. Czat, lecimy. Więc dobra. Mamy sobie, o, taki wakacyjny świat, Marboba. Ja ogólnie nie budowałem na ten konkurs niczego, nie wiem czy dobrze zrobiłem czy nie, ale no jakieś mi się troszeczkę nie chciało. I co, my mamy sobie taki oto świat Nexus. Okej, okay, mamy drzwi, nienawidzę ich, bo zawsze się zamyka, otwieram w takie miejsce. Okej, okay, fajny dzwonek. Tutaj mamy flagi, ogólnie spoko. Się to prezentuje, też nie wiem jak za bardzo jak reszta tutaj budowała. Wiem, że tak szczerze nie interesowałem się tym właśnie konkursem i nie patrzyłem w sumie jak reszta tam zbudowała. Widziałem tam Japonia 2024 Nexus i coś takiego. No ogólnie co, świat ładny, fajny, w sensie fajne detale, fajny ten. Nie wiem jak to tam było budowane, czy prefabrykaty, raczej chyba nie powinny być prefabrykaty na taki świat, co nie, ale się nie znam. Okej, okay, no wygląda to po prostu spoko, nie? I co ja mogę więcej opowiedzieć. Ocenkę zostawię jak na razie dla siebie, ponieważ po prostu nie wiem jak reszta na to wypadnie na tle tego właśnie świata. Ale co, klimacik jest, tutaj mamy kryształ. O, ciekawe w sumie. Ciekawe czy bez kiedy tutaj są jakieś te możliwość wejścia do tego kryształu XD. Jakieś bramy, wiecie o co chodzi. To było ciekawe w sumie, ale nie będę szukał tutaj kluczy teraz, bo znowu mi 50 godzin minie na to. Więc ogólnie co, świat spoko. Let's go. Ciekawa nazwa ma ten i, ale dobra, my sobie lecimy z kolejną osobą. Neon Dreams. Kurczę, Neon Dreams jest z Kanady, dobra, cześć. Trzeba z Polski znaleźć. I tu mamy Emilka Chomik. Emilka Chomik. W sumie byłem na jej czacie dzisiaj i sobie właśnie o tym pomyślałem, żeby właśnie to zrobić. Okej, okay, no to już wygląda tutaj ładnie na zdjęciu. Zobaczmy jak to będzie wyglądać w samej grze. Okej, okay. Startuję w takim oto miejscu. No dobra, dobra. Może zacznijmy od tego jakbym stał tutaj. Uznajmy, wchodzę sobie na Nexus i mamy coś takiego, dobra. Dużo flag znowu, nie wiem czy to był wymóg, ale bądźmy szczerzy. Mega fajnie to wygląda. Dzięki za uśmiecha. I co wam powiem? No fajną aurę robi na pewno to niebo oraz ten efekt właśnie taki. Nawet nie wiem jak go nazwać. Zastanawiamy w sumie skąd jest ten efekt. Opisałem, że z tego nieba. Albo tła? Nie no, raczej z tła nie. Tylko z tego nieba, więc wygląda on mega dobrze. I dobra, my sobie przejdźmy dalej. Mamy taki, jak sami widzicie, styl troszkę inny niż u Marboba, ponieważ jest tutaj po prostu w niewielkiej odległości od siebie po prostu dużo rzeczy na wpierdzielanie, wiecie, tu trawa, tutaj jakiś wazon, tutaj coś, a tam było to bardziej tak poukładane, żeby to właśnie było tak, wiecie, prościej, jakby to nazwać, prościejszy wygląd. O, i co wam powiem, no mega efekt robi ten świat moim zdaniem. No stworzenie takiego światu, no na pewno trochę zajmuje, w sensie nie wiem czy to nie jest prefabrykat przykładowo albo na jakiś z tych budynków, ale ogólnie no wygląda to nieziemsko dobrze. I Emilka tutaj no nieźle zrobiła, więc no się nie dziwię, że jest zwycięstwo na jej właśnie koncie. Tak szczerze też chciałem sobie jakiś ładny świat zbudować do czatu, tak to nazwę, ale ogólnie to co? No nie wyszło mi tak ładnie jak na przykład tutaj, no ten mój świat jest trochę sas. Mówię tutaj o tym świat wakacje 2024, gdzie trzeba było klucze znaleźć. Który no, zdjęcie dosyć spoko, ale ogólnie to sam świat no nie prezentuje się tak nieziemsko dobrze jak tutaj i aż mi szkoda, że przykładowo to nie jest stworzone przeze mnie. Czy jest ładniejszy niż Marboba? Uważam, że jest totalnie inny. Lecz to chyba jest bardziej mój styl, więc Emilka chyba jest na prowadzeniu. 07 Olaf, zobaczmy ciebie wtedy. 07 Olaf,
Zobaczmy. Dobra, mamy osobę. I zobaczmy, co my tutaj będziemy mieć. Nexus 2024. No wygląda kolejna mapa nieziemska dobrze. Ajajaj. Kurde, chyba my tutaj nie znajdziemy żadnej złej mapy. Okej, mamy oto taki świat. Nie ma żadnej muzyczki, też tło w sumie defaultowe i nie ma nic tutaj. Ale będę z wami szczery, podjarało mnie to, że mamy tak dowaloną mapę. No przecież ten pociąg, lokomotywa, czy jak zwał, tak zwał, wygląda naprawdę dobrze. No, czuję trochę vibe z tego, z Red Dead Redemption. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, na przykład nagrywam ją na YouTube'a, gdzie ją przeszedłem. Więc jeżeli kogoś interesuje to, no to może sobie zobaczyć, lecz nie zdziwcie się, że tam będą trochę przekleństwa. Ale dobra, my sobie wdropujemy się na ten budynek, który wygląda również dobrze. Tutaj samolot, nie, balon w sensie, a nie samolot, dobra, nie wiem co mam w głowie. Nie wiem co mam w głowie, ale dobra. No tak szczerze, wygląda to fajnie, wygląda to dobrze. Tutaj mam bitwy, parków, czaty, portale, wszystkie, no wygląda to fajnie. Ja się nie dziwię, że takie mapy wygrywają, ponieważ one są po prostu piękne, no. Olaf tutaj również nieźle wleciał z tematem i kurczę stworzył naprawdę fajną mapę. I również jest coś takiego jak kładanie różnych bloków obok siebie, które nie za bardzo pasują nawet, przykładowo tutaj. Ale to robi taki super otoczkę, że naprawdę mi się nawet sama ta droga podoba po prostu. Nie no, jest to coś zarąbistego, mega fajna mapa. Następna Bobek Majka 2012. Ciekawy nick. Bobek Majka 2012. Nie wiem co zaszło do tego, żebyś taki nick sobie dał, ale widzę, że cię nawet ma znajomy, więc to jest akurat nieźle. Okej, okay, Warrior Cats. Okej, okay. Jak widzę, Bobek Majka to same dobre parkury robi. Światy. Przecież to wygląda kozacko, dobra, ale my sobie znajdziemy Nexus 2024, który również wygląda fajnie. Lecz trochę podobny vibe do poprzedniego, nieprawdaż? Również taki wyglądający tak na starsze. Ej, byłem ostatnio na tym świecie. Lol. Nawet nie wiedziałem, że to był Nexus 2024, bo skakałem sobie tutaj. No okej, okay, ogólnie ten świat wygląda również tak podobnie, jak mówię tutaj o przykładowym stylu takim Red Dead Redemption właśnie, taki jakiś dziki zachód, nie wiem dlaczego mam takie coś w głowie, przez to chyba przez ten zegar, albo ten budynek, który wygląda jak jakaś stara kamienica. Ogólnie tak to się prezentuje ten świat, tak szczerze. Mi się podoba, lecz wydaje mi się, że poprzednie były lepsze, nie? Nie wiem co mam określić. Wybacz Majka, ale nie wiem. Podoba mi się ten świat, lecz nie wiem, taki trochę dużo tu jest itemków, nie powiem. Lecz ogólnie świat mi się również podoba, nie mówię, że nie, no są, to jest to świat na pewno lepiej zrobiony od mojego przykładowo. Ja mam mega słabe światy w porównaniu do tych, co ja tutaj widzę, ale no, no nie wiem, tak jak jest fajny, nie? Nie mówię, że kurczę jest najgorszy, ale tu miałem oceniać światy i po prostu te mi się mniej podoba. Kolejna osoba, buntowniczy chłopiec i również ciebie mam znajomy, więc to jest jako ciekawe. Raczej nie pisaliśmy za bardzo, ale dobra, to jest ten świat, czyli taka Grecja. Okej, okay, widziałem ten świat akurat. W sumie na moim odcinku był właśnie materiał. W sensie na moim kanale był właśnie materiał, gdzie byliśmy tutaj razem z X-Vaperem oraz Cherrym. Jak udawaliśmy te dziewczyny, te turystki w tym roleplayu w drugim odcinku XD, gdzie tutaj osoba nas z bazuki napierdzielała, co to było akurat ciekawą sprawą. Lecz dobra, jestem sobie na tym świecie, Grecja, i powiem wam tak, ogólnie sam świat jest fajny, lecz wydaje mi się, że ten drugi oraz trzeci był lepszy również od tego świata, lecz również jest spoko, no grałem sobie na nim, jest on chyba najprostszym w sumie, najprostszym Nexusem, tak bym powiedział, przez to, że po prostu twórca tutaj po prostu użył, wiecie, no taką górkę jak typowa Grecja właśnie, gdzie jest tutaj miejscem na ocean, morze, śródziemne, you know, wiecie co chodzi, w sumie nie wiem czy Grecja jest z oceanem powiązana, ale dobra, uznajmy, że to morze XD i no i co? Postawił budynki, postawił jakąś taką, jakieś, wiecie, interiory, jak to nazwać, obiekty, które, no, są spoko, są w kolorystyce właśnie tej Grecji, jakieś nawiązania, może twórca, nie wiem, był na wakacjach, albo będzie wakacje na Grecji, nie wiem,
Może jakieś po prostu tak wpadło mu do głowy, że tak coś zrobić, nie wiem. Ja bym akurat czegoś tak nie zbudował XD. Ale ogólnie co, świat zwyciężył, więc nie można oceniać. No chyba, że wiecie. No nie wiem, ja akurat nie znam się na tych mapach, więc nie wiem, może jakaś inna osoba, która stworzyła coś, byłoby po prostu lepiej. Wam pokażę jeszcze 2024 Japonia, jeżeli tutaj go nie będzie. Nie wiem, czy to Polak zrobi, czy nie. Ale dobra, my lecimy dalej. Tamten świat oczywiście oceniam dobrze. Kilomik, lecimy wtedy z tobą. Chyba Polacy jak najwięcej właśnie zrobili. Najwięcej właśnie zrobili światów, które wygrały. To jest akurat ciekawe. Nexus 2024, Kilomik. Ok, ten świat Nexus już widziałem. I moim zdaniem jest on dowalony. Dowalony. Właśnie na tym świecie byłem oraz na tej Japonii. Gdzie naprawdę było to po prostu piękne. No sami zobaczcie, interior, najwyższy budynek do tamtego miejsca, więc no twórca na pewno siedział nad tą mapą długo, bo bądźmy sobie szczerzy, ale budować obiekty, które wyglądają epicko ładnie oraz wyglądające właśnie tak, czyli mega wysokie, mega wszystko. No nieźle się postarał tutaj na pewno twórca, nie dziwię się, że po prostu wygrał. Naprawdę ten świat mi się mega podoba i chciałbym w sumie, żebym zbudował taki sam. Też nie powiem omlenia i ostatnio obrazy buduję raz na tydzień, jak nie więcej, i po prostu codziennie jakieś skinki sobie buduję, bo po prostu lubię to robić i są, no wiecie, budować skinka jest szybciej niż taki dowalony świat, bądźmy sobie szczerzy. Widzę, że nawet coś w domkach postawiłeś. Nie wiem, czy oglądasz ten odcinek, ale wiem, że no świat mi się mega, 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 mega podoba i no nie wiem, czy nie jest on najładniejszym światem, którego widzę dzisiaj, bo naprawdę kawał dobrej roboty jest stworzone. Wiem, miłe słowa mówię, ale no, naprawdę mi się on mega podoba. No, to jest taki trochę mój styl. Czuję tutaj cyberpunka, ale jeszcze jakiegoś takiego z bardziej dziwnymi kolorami. Nieprawdaż? Nie wiem, takie wiecie. No, oczojebne, za przeproszeniem. Nie wiem, jak to inaczej określić. Ale świat dobry. Zostały nam dwa piękna dużo. Ciekawy nick. I piękna dużo. Z polskimi znakami. Dobra, również my cię znamy, co ciekawe. Dobra, zobaczmy. Oceń światy. Ok, jeżeli tak patrzę na te światy, no to uważam, że tam osoba wcześniej miała lepsze światy. Ale my mamy sobie zobaczyć Nexus sam, który, powiem wam, wygląda fajnie. No, bądźmy sobie szczerzy, ale tutaj, wiecie, mam takie światy, które no, są takie, wiecie, podstawowe, a nagle mam taki oto Nexus, który wygląda naprawdę fajnie. Więc zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Holidays Island, sobie to tam widziałem, pisało. Okej, okay, jesteśmy właśnie w świecie Holidays Island XD. Co wam powiem? Wygląda on również dobrze, wiadomo, w sensie ten świat mnie urzekł, mnie tak jak poprzedni, zważywszy na swoją, zważywszy na swój design, chodzi mi tutaj, wiecie, no tam mieliśmy coś innego, jakiś taki świat, który ma po prostu takie dziwne i żywe kolory, a tutaj jest bardziej taki, bardziej to pasuje mi w sumie do Nexusa, który by użył właśnie Blockstar Planet do jakiegoś sezonu, no takie bardziej defaultowy, ale również dużo ciekawych detali ma. Na przykład te płoty mi się podobają, również te kolory, kształty, właśnie te górki są również spoko. Tu mamy jakiś sklep, mamy ten, okej, wpadłem sobie do wody, która nawet nie istnieje. Myślałem, że jakby twórcy stworzyli taki świat, to by tu była woda XD, ale dobra. Ja też używam wody i to się mega ciulowo używa, czemu nie ma bloku wody, który działa jak woda zwykła. Chyba, że jest, a mam ślepotę jakąś konkretną. Nie no, świat mi się podoba, nie powiem, że nie. Gamesy. Tutaj mamy również, no spoko, no. Nie powiem, że nie, fajny świat, tak jak pozostałe. No wiadomo, są jakieś takie, które mi się bardziej podobają te światy, ale wiadomo, to jest bardziej kwestia gustów i tak dalej. Nie wiem, może komuś się najbardziej podoba świat, nie wiem, Marboba, ktoś na przykład powie, że tu ten jest najlepszy. A ja powiedziałem, że ktoś inny moim zdaniem jest, no, lepiej to stworzył, no ale tak to wygląda po prostu. I dobra, zostaje nam ostatnia osoba z Polski, z tego co widzę. Sprinter. No to zobaczymy Sprintera. Okej, mamy Sprintera. Setny poziom. Wow.
Shox na YouTubie. Ciekawe. Dobra, ale my tutaj nie przyszliśmy po to, tylko po to, żebyśmy zobaczyli właśnie świat twój. Okej, mało widać, tak szczerze. Ale dobra, już mi się podoba. Już mi się podoba od pierwszego wejrzenia. Dobra, czemu mi się podoba? I znów to powiem. Po prostu jest on ciekawy. Jest on inny niż inne światy. Chodzi mi tutaj o to, że to nie jest świat typu miasteczko, typu szkoła do RP, jakiś taki. Tylko po prostu jest on jakiś taki zwariowany, co za bardzo nie wiadomo, co tu się w ogóle dzieje na tym świecie. I takie coś mi się podoba. Po prostu jest tutaj styl dziwny. Trochę vibe Ikei mam, nie wiem czemu, przez tę chyba niebieską podłogę i takie żółte dodatki, które są na każdym rogu. Ale sprawia to, że po prostu mi się to podoba. Tak szczerze. I co ja wam powiem? No jest to spoko świat, lecz nie ma tutaj świata, który... Hej, to jakieś inaczej unosi, co? Jakieś tak... wolniej. A to, bo to jest inne... nie wiem, o co chodzi. Jakieś tak mega grawitacja w dół mnie szybowała, albo mi się wydawało. Dobra, XD. Dobra, świat spoko, zobaczmy co będzie w środkach budynków przykładowo, chyba że się nawet nie da do niej wejść. Tutaj mamy zamknięte, nie wiem po co. A czekaj, to są drzwi po prostu zwykłe. Ale nie da się ich otworzyć. XD, dobra. No dobra, no to twórca tutaj bardziej stworzył to, żeby po prostu na ścianach było cokolwiek. Ale bądźmy sobie szczerzy, to wygląda trochę jak prefabrykaty użyte. Jako ściany. Tutaj również coś użyte, takie dosyć designerskie, ale wiecie, nie jest to jakieś mega skomplikowane do stworzenia raczej. Tu to wygląda fajnie. No ogólnie rozmieszczenie spoko, tutaj kolejna ciuchcia. Nie wiem o co chodzi, ale to trochę mi namieszało w głowie, że to poprzednie to było ten. Kurde, prefabrykat XD, nie wiem. Ale ogólnie co, spoko mapka, spoko świat i co, lecimy do ostatniej, która po prostu mi jakoś tam wpadła w głowę, że po prostu tam ktoś się mega reklamował. Co jest kurwa z tą grą? Dobra, nie wiem, co to było, no. Nie każdy gra w Legacy, ale dobra, my jeszcze sobie zobaczmy ten świat, o którym mówię, czyli 2024 Japan. Japan. Nie ma. Czekaj, Nexus, kurde, Japonia, Japonia, Japan, kurde, Japan, jak to nie ma, Nexus, Japan, 2024, Nexus, 2024, o kurde, co jest gra, nie mogę tego znaleźć, okej, okay, sama postać, sama osoba, czyli Sarah również była w sumie nad tym, nawet pisze, że win, się nie dziwię i jest to właśnie to Tokio, co ten, musiałem wejść na kogoś konto, żeby zobaczyć jak się nazywa ten konkurs, ale po prostu nie był 2024, tylko 24, zwykłe i dobra, jesteśmy w samym Tokio, który uważałem, że mapa po prostu była ładna, z tego co pamiętam, było gdzieś jakieś kanały również chyba, co dobrze myślę, lecz za bardzo nie wiem, gdzie one tutaj były. Ziggy, nawet napis. No fajnie, Tokio wygląda po prostu schludnie i fajnie. Same te budynki są takie właśnie w stylu tym japońskim, można tak powiedzieć. Widać tutaj billboardy takie swoje, które na przykład w Tokio tam siedzą również. No i ogólnie co? No świat mi się po prostu podobał, skoro już go widziałem. To po prostu mi się tak, no jakiś właśnie ten świat spodobał właśnie, nawet nie wiem czemu, jakoś tam inaczej go zapamiętam, ale ogólnie najlepszym chyba światem był świat, chyba tu ten Kilo Mik, no moim zdaniem fajnie to stworzył, nie wiem, mega mi się podoba ten świat, po prostu jest on ciekawy, jest zbudowany, jakiś taki rainbowowy, no jest on inny niż inne światy i po prostu mega mi się on podoba. Tu mamy jeszcze taki fancy, tak szczerze ten Nexus również jest fajny przez tę wieżę przykładowo. No fajny styl, no podoba mi się również, więc no nie powiem, ale fajny. Zobaczmy również tego, no nie zobaczę za bardzo, ale dobra, to by było na tyle zwycięzców polskich właśnie. I co, mam nadzieję, że ci właśnie spodobał, siema.